Trening poranny możemy rozumieć dwojako. Jako trening wykonywany jak najszybciej po obudzeniu się, bądź jako trening wykonany w godzinach przedpołudniowych. Trening wykonany w godzinach przedpołudniowych niczym praktycznie nie różni się od treningu wykonanego w godzinach popołudniowych. Natomiast trening wykonany w godzinach porannych bezpośrednio po obudzeniu się, pod warunkiem, że nie jest to później niż godzina 8 rano, niesie za sobą konkretne korzyści. Najważniejsze z nich to to, że trening taki powoduje przyspieszone spalanie tkanki tłuszczowej, a jednocześnie większy anabolizm mięśni w okresie restytucji, czyli inaczej mówiąc, po treningu. Dzieje się tak dlatego, że w godzinach wczesnych porannych w organizmie trenującego znajduje się znaczne stężenie hormonów anabolicznych. I kolejna niewątpliwa korzyść to to, że osoba trenująca bardzo wcześnie rano ma do dyspozycji cały długi dzień. Najważniejszym warunkiem skuteczności treningu wczesnoporannego jest wykonanie go na czczo, przed zjedzeniem śniadania bądź jakiegokolwiek innego posiłku. Jeżeli czczość jest tak dolegliwa, że osoba trenująca nie może wytrzymać treningu porannego, wówczas przed treningiem należy spożyć odżywkę wysokobiałkową bądź przyjąć dwukrotną zalecaną przez producenta porcję aminokwasów rozgałęzionych. Ponieważ organizm wcześnie rano znajduje się w stanie katabolizmu poabsorpcyjnego, czyli mówiąc po ludzku, organizm jest wygłodzony, ponieważ ostatni posiłek był spożyty 8, 9, może nawet 10 godzin wcześniej, po zakończeniu treningu, kiedy nastąpi wyczerpanie rezerw energetycznych znajdujących się w trenowanych mięśniach, organizm wręcz chłonie substancje odżywcze znajdujące się w posiłku potreningowym. I ten posiłek potreningowy jest najważniejszym z posiłków, które spożywamy w ciągu całego dnia. Bezpośrednio po treningu, a najdalej do 30 minuty po jego zakończeniu, należy spożyć porcję węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym. Węglowodany te można spożyć z niewielką ilością węglowodanów skrobiowych. Po spożyciu posiłku węglowodanowego, ale nie wcześniej niż 30 minut, nie później niż 100 minut po zakończeniu treningu, należy spożyć kompletny posiłek zawierający białka, tłuszcze i węglowodany pochodzące z warzyw. Trening wczesnoporanny metodycznie nie różni się od treningu przedpołudniowego bądź popołudniowego. Moje doświadczenia wynikające z treningu wczesnoporannego, który stosowałem miesiącami, mówią mi jednak, że ma on specyficzne cechy. Musi być wykonany szybko, nie powinien trwać dłużej niż 45 do 55 minut, powinien być zakończony biernym rozciąganiem i 5-7-minutową relaksacją, polegającą na położeniu się, uniesieniu nóg ponad poziom tułowia i takim rozluźniającym poleżeniu sobie około 5 do 7 minut. Po treningu wczesnoporannym przez kilka godzin następuje intensywne pozyskiwanie energii do procesów życiowych organizmu i restytucji mięśni z tkanki tłuszczowej. I to jest największa korzyść, którą ja wykorzystywałem do przygotowania się do zawodów kulturystycznych pod względem rzeźby i jakości umięśnienia. W treningu wczesnoporannym możemy pracować zarówno nad siłą, masą mięśniową, albo rzeźbą, niekoniecznie stosując trening aerobowy, który jest długotrwały i zabiera dużo czasu. Ten trening polecamy wszystkim tym, którzy chcą szybko osiągnąć przyrost mięśni, ale jednocześnie dbają o jakość umięśnienia i ich rzeźbę, a mogą sobie pozwolić na trening wczesnoporanny. Szczegóły dotyczące odżywiania, suplementacji, zasad treningowych zainteresowani znajdą w naszych kursach, a najwięcej tych szczegółów zawiera kurs pod tytułem Jak skutecznie budować masę mięśniową, do zakupu którego zachęcamy.